Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Dmochowski-Lipski, jestem dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji. Witam Państwa na konferencji, którą zatytułowaliśmy Kultura Otwarta na Edukację, ale równie dobrze moglibyśmy zatytułować Edukacja Otwarta na Kulturę, bo właściwie trudno te dwie rzeczy rozdzielić od siebie. Nie ma edukacji bez kultury i odwrotnie. Chcielibyśmy, żeby konferencja była jak najbardziej robocza. To jest nasz cel, żebyśmy wyszli z jakimiś konkretnymi problemami, ale i rozwiązaniami tych problemów i planami na przyszłość. Dwa słowa może o samym Ośrodku Rozwoju Edukacji. Zanim jeszcze niektórzy Państwo przychodzą, to ja skorzystam z tego i powiem dwa słowa, bo z różnych rozmów kuluarowych myślę, że jest taka potrzeba. Bardzo krótko. Ośrodek Rozwoju Edukacji jest instytucją podległą i prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał w 2010 roku, więc historia samego ORE nie jest długa, z połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, CMPPP, i jest głównie zajmuje się szkoleniem nauczycieli w rozmaitych aspektach oraz zarządzaniem pieniędzy z Unii Europejskiej na różne projekty edukacyjne jako instytucja pośrednicząca drugiego stopnia dla projektów konkursowych. Oraz prowadzi do tej pory 7, teraz 9 projektów systemowych jako beneficjent i jednym z tych właśnie projektów finansowanych czy współfinansowanych przez Unię Europejską jest projekt e-podręcznik, w kontekście którego będziemy o tym mówić jeszcze więcej dzisiaj oczywiście, w kontekście którego to projektu tutaj się spotykamy. To tyle, jeżeli chodzi o ORE, a poprzednicy prawni przeszkolili wielu setek czy tysięcy nauczycieli z takim trochę centrum myśli pedagogicznej, więc to tyle. Chciałem bardzo serdecznie wszystkich Państwa powitać, również moich przyjaciół, kolegów i znajomych z mojego poprzedniego życia w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo, bardzo miło Was widzieć. A przede wszystkim chciałem powitać przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentuje pani Joanna Berdzik, wiceminister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, którą serdecznie witamy, pani minister. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentuje pan profesor Wiktor Jędrzejec, który jest dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji, więc takim szefem tych wszystkich szkół od podstawówek do artystycznej szkoły wyższe. Konferencje będą prowadzić dwie osoby. Pan Krzysztof Wojewodzic, który u nas kieruje Wydziałem Otwartych Zasobów Edukacyjnych i jest koordynatorem projektu e-podręcznik, i od którego powinienem zacząć, jako od gościa, pan dyrektor Jarosław Czuba, zastępca dyrektora, wicedyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego, z którym również w przeszłości miałem okazję owocnie i współpracować. No i mamy wspaniałą, imponującą listę przedstawicieli instytucji kultury, również Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawicieli Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, Biblioteki Narodowej, Polskiego Radia, Muzeum Narodowego, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Muzeum Historii Polski, Filmoteki Narodowej, Instytutu Książki. Nie wiem, czy chyba jeszcze coś tu pominąłem niektóre. I również jest pan Kamil Śliwowski z Koalicji Otwartej Edukacji. Dziękuję za przypomnienie.
I przedstawiciel naszej grupy partnerów, z którymi razem chcemy ten projekt zrobić, który reprezentuje prywatny sektor, pan Dariusz Dąbek, Grupy Edukacyjnej SA. Bardzo dziękuję panie Krzysztofie. Ja myślę, pozwolą państwo, że nie będę, żebyśmy mogli jak największą ilość czasu przeznaczyć na roboczą dyskusję wszystkich nazwisk, instytucji i tytułów. Mamy tu tylu profesorów, doktorów, habilitowanych doktorów, że moglibyśmy tutaj otworzyć wyższą uczelnię. Ale ja myślę, że na tym zakończę moje przywitanie. Serdecznie państwa witam w tej auli.